Sytuacja jest dramatyczna, można już to tak nawet określić, bo na przykładzie mego gospodarstwa udało mi się troszkę sprzedać tuczników, ale na te miejsce dorosły i następne, które też muszę sprzedawać. Mam na dzień dzisiejszy już ponad 6 tygodni 1200 wolnych stanowisk, gdzie powinny już, tak jak mówię, 6 tygodni temu rosnąć następne tuczniki. Nie pozwalają mi wstawić, nie pozwalają produkować. Oprócz mnie jest gro ludzi takich, jest dużo, dużo kolegów, dużo producentów, którzy mają ten sam problem. Mają jeszcze dodatkowy problem, bo niektórym w ogóle nie udało się sprzedać, kompletnie nic. A nawet zastanawia mnie fakt, co będzie z tymi rolnikami małymi, którzy mają nie tak zwane pełne samochody, tylko po 20, 30 czy 10 sztuk. O ich kompletnie rząd zapomniał. W ogóle nie zwracają na ich uwagi. Także nie wiemy, co będzie dalej. I dlatego ta sytuacja zmusiła nas do tego, żeby niestety wyjść na drogi i blokować drogi. No wiadomo, utrudniać życie innym użytkownikom, ale niestety nie mamy innej formy. Naprawdę nie możemy. No, próbowaliśmy zaprosić, cały czas próbujemy zaprosić ministra rolnictwa na spotkanie. Dzisiaj mieliśmy rano potwierdzenie, że zechce nas zaszczycić swoją obecnością tutaj w Worońcu. Ale niestety po 10 zaprosił nas minister do siebie na spotkanie na godzinę 12. No to raczej nierealne jest, żebyśmy samochodami zdążyli dotrzeć do Warszawy, do ministerstwa. No chyba, że minister przyśle jakiś środek transportu. To jak najbardziej z ministrem się spotkamy, bo chcemy się spotkać, chcemy rozmawiać i chcemy usłyszeć w końcu konkrety. Nie wiem, my chcemy jak najszybszej interwencji, żeby rząd wyznaczył, nie wiem, drugi zakład, przeznaczył większe pieniądze na skup, żeby coś się zaczęło dziać, bo będzie protest się poszerzał. Już dziś w powiecie łosickim traktory zaczynają jeździć, spowalniać ruch, składane są dokumenty, a w środa, czwartek blokowana będzie droga krajowa 19.